Cześć! Manko, z tej strony, kapitan Squido i witam Was na Minecraft Skylands. Niestety mam bardzo smutną wiadomość, ponieważ nie możemy zrobić sobie ciasta. Dlaczego? Bo mam tylko jedno wiadro mleka, a trzeba mieć aż trzy wiadra mleka. Taka jest receptura. Nawet nie mam tyle sztabek żelaza, aby sobie zrobić to ciasto, więc po tym fejlu myślę, że możemy przejść do intra. Chyba wszędzie posadziłem nasionka, na to wygląda. Pójdę jeszcze do moich kurczaków. Dlaczego do nich pójdę? Aby je rozmnożyć za pomocą nasionek. Jeden z moich widzów tak napisał, że tak można. Oczywiście dziękuję za tą poradę, bo to jest 100% prawda, żeby tylko one nie spadły, ich dzieci nie spadły. Jak ten exp spadł, kurczaczek mały, jak widać jest już tutaj z nami. E, to jest po to, żebyśmy mieli sporo jaj. A po co tam są jaja? No nie tylko do ciasta, ale też do rozmnażania tych kurczaków. I właśnie po to będę je zbierać, żeby mieć te kurczaki, jak rozmnożyć, bo to jest też ważne. E, tak mi się wydaje, prawda? No tak mi się wydaje. Musimy zrobić więcej chleba, e, bo inaczej umrzemy. No, życie. Ups, to jest jeszcze ta wersja Minecrafta, gdzie trzeba było wyjmować z craftingu, żeby nie wypadało na ziemię. Zjemy sobie chleba. Dokładnie. Popijemy mlekiem. No, jesteśmy na jedzeni. Swoją drogą to powiem wam, że mleko jest naprawdę bardzo fajnym piciem, gdy wpadniecie. Do jaskini z trującymi pająkami lub y, walczycie z jakimś tam Wiedźminem, bo on chyba może zatruwać, albo ze szkieletem y, mrocznym, bo on też chyba może zatruwać, y, albo zjecie sobie mięso y, ze zombiaka i to was osłabi, no to to jest bardzo dobra odtrutka na wszystkie problemy. I warto jest to stosować po prostu, tak powiem, fajnie, miło, sympatycznie. Idziemy tutaj do krów moich. Aha, chciałem je rozmnożyć, a nie wziąłem. Kurczę, no nie wziąłem pszenicy za sobą, ale ja jestem. Kur ale przynajmniej kurczaki się udało. Ale zobaczcie, tych krów nie jest tutaj wcale tak mało, aż trzy krowy. Więcej wasz krowy nie trzeba, dobra? Dawaj mleko, dawaj mleko krowa. Po co za do krowy i pytam ją o mleko? Taki żart. E Zobaczcie, tutaj mamy trochę cobblestone'a. Udało mi się wdobyć jeszcze, więc użyjemy go sobie e do budowy czego? Do budowy takiej linii kolejowej. Nie no, żartuję, nie będzie linii kolejowej. E ale dostaniemy się prawdopodobnie tam, i prawdopodobnie też tutaj, więc całkiem fajnie. Na razie jestem za tym, aby iść w kierunku wyspy. Uwaga, trick! Wiecie już po co? Nie będę tłumaczył 10 razy. Jak ktoś nie wie, to niech sobie zobaczy na przykład w ostatnim odcinku. No i idziemy na tą dżunglową wyspę Czy tu jest jeszcze po drodze coś? No tak, jest masa różnych wysp Kurde, Squido, ale by było fajnie, gdybyś tam też poszedł No oczywiście, żeby było fajnie I taki jest plan, żeby wszystkie wyspy ogarnąć Tą moją siecią cobblestone'ów e, Dlaczego używam całych cobblestone'ów, a nie pół bloków, jak pisaliście kiedyś Dlatego, że to jest wygodniejsze postawić cały blok, a nie pół blok. No. No głównie w sumie dlatego. To nie to, że jestem tak leniwy, że nie chcę mi się tych pół bloków tworzyć. No. To nie to. Po prostu łatwiej jest stawiać cały blok. Być może to nie jest takie oszczędne, no ale. Po prostu to jest łatwiejsze. A poza tym. No gdy będę. Robić y, jakieś y, przejścia w górę czy w dół. No to przecież z takich całych bloków to w sumie nie tak drogo wychodzi, prawda? Takie przejścia w górę i w dół. No chyba już jestem na tym mniej więcej. Dobra, jeszcze za dwa bloki. Ok, teraz powinniśmy być perfekto. Ale te staki szybko schodzą, żeby tylko SHIFT mnie w tej klawiaturze nie zawiódł Kiedyś mi się zepsuł w klawiaturze SHIFT A wiecie po co jest SHIFT w Minecrafcie? Po to, żeby tak móc sobie stawiać bloki tak jak ja stawiam Żeby się wychylać i nie spadać No nie, i zepsuł mi się SHIFT Ja spadłem ze wszystkimi itemami, masakra Potem się tak wkurzyłem na tą klawiaturę No no i wyobrażacie sobie, nie wiem czy opowiadać, czy nie, bo jak zacznę opowiadać, to pewnie dostanę jakieś ograniczenia na ten film za zapropagowanie przemocy wobec klawiatur. No, bo naprawdę wziąłem ją, wyrwałem, urwałem po prostu kabel od niej i gdy ją tak wyszarpywałem, później zacząłem ją walić o biurko, taką wyszarpaną. No i... No i dobra, może się nie będę tych chwalił. To jest, to jest, no ale dobra. To była jakaś tania klawiatura za 15 zł. Więc mogło się w niej coś popsuć i miałem prawo być zły, ok? O to chodzi. Miałem prawo być zły. Teraz mam klawiaturę, która kosztuje grube pieniądze oj, naprawdę duże pieniądze. To taka specjalna jest. Ja jej szukałem takiej klawiatury przez kilka dni. Ja naprawdę oglądałem różne testy klawiatur. No, która będzie najlepsza, ale też taka nie najdroższa, bo jak sobie oglądałem te testy klawiatur, tam były takie nawet za 500 zł. Dobra, co ja narobiłem? Ej, wioska tam jest! Squido widzi wioskę! Kurde, wioska. Czy to jest już koniec mapy, czy po prostu kolejna jakaś niespodzianka? Ta wioska. Zaraz zobaczymy, jak podejdę bliżej. Wow, ej, to jest ekstra, to wygląda. Ale zobaczcie, czekajcie. O, tak. Z bliska. E, mój grafiku kochany dla ciebie też zrobię jakiś snapshot, żebyś mógł to ogarnąć. Zobacz. To jest dla grafika. No. Bo mój grafik mnie zaczął pytać o to, żebym robił mu fajne ujęcia do miniaturek, więc staram się. Staram się coś takiego na filmikach swoich wprowadzać A przy okazji wy widzowie będziecie mogli obejrzeć fajne widoki I mieć coś z tego minecrafta, nie tylko Nie tylko w takim sensie, że zobaczyć jak tu gram Ale zobaczyć też jakieś fajne ujęcia Myślę, że to może być fajne, czy co tu jest? Co tu jest w ogóle? Tu jest jakaś Dżungla, okej? Okay? No, wyspa dżunglowa w sumie No i tyle. Nie widzę tutaj żadnej skrzyni, ale, 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 squido. Czekaj. Przecież, przecież można się wspiąć po tych pnączach. Być może coś tam jest. Trzeba obejrzeć to drzewo delikatnie. Nie, tutaj nie ma wej wejścia na to drzewo. Niestety, chyba tutaj specjali żadnych nie ma. no Szkoda z jednej strony. Z drugiej strony. To co? To będę mógł ściąć to drzewo. No i w sumie taki jest plan, żeby go ściąć. Ale zetniemy go wądrze: zetniemy go całego. Od góry do dołu. Tak, taki trik wam pokaże na ścianie drzewa dżunglowego. Kopiecie takie, takie schody do góry. Ok. jeśli robić w taki sposób, że jedno wycinacie przed sobą i dwa z góry. Także taki sposób. Na kopanie schodów dwa na 2 bloki I jest skrzynia! Wow! Jest niespodzianka! Odkryłem to! A co w niej jest? To jest wielka niespodzianka, bo nikt o tego nie wie Zaraz otworzymy tajemniczą skrzynię A w niej ciasteczka! I sadzonki Ciastka, ciastka, ciastka! A tu jeszcze kakao do nich Jej! Nasza na kakaowca. Uuuuuu, ciasteczka. Dobra, tych tutaj yy, liści nie zniszczę. Nawet jak zniszczę pewnie wszystkie yy, te deski, to te liście się nie zniszczą. Yy, dlaczego tak jest? Bo to są liście wygenerowane przez yy, przez, przez 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 kogo? Czy przez co? Yy, przez tego? Mm, przez jakiś modpak, nie, czy coś. Ok, ich nie można tak po prostu zniszczyć. Ja sobie to tak zostawię, ale będę niszczył całe tutaj drzewo do dołu, bo sobie chcę trochę tego drzewa zabrać. Wiem, że mogłem zostawić wejście na górę, no ale po co? Kto mi każe? W sumie to chyba nikt. No, i mamy trochę takie zniszczone to drzewo dżunglowe. Dalej już nie wiem, czy niszczyć. Jeszcze jeden blok. Tutaj na dole to wszystko. Nie, zostawimy tak, jak jest. Tak, jak tutaj jest. Na równo. Z tym i pójdziemy stąd. No bo po co tutaj siedzieć? Nie ma tutaj kotów, ocelotów. Co się mogłoby wydawać. Natomiast widzicie, tam są kolejne wyspy. Aha. Nie dość, że jeszcze nie wszystkie ogarnąłem, że tam są kolejne. Tam jest wioska i wydaje się, że ta wioska jest tak w powietrzu po prostu. Ej, i w ogóle wydaje się, że to jest taka wioska robiona, bo chyba. Chyba w normalnych wioskach nie ma takich okien, chyba że to jest zasługa teksturpaka, że takie są. Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Dzisiaj tam, no nie idę, nie mam tyle, nie mam tyle tego, cobblestone'a, nie To nie ma szans, że tam dotrę yy, czy stąd mogę gdzieś iść? Tutaj jest w ogóle ziemia, jakbym potrzebował No nie, nie jest to dobry pomysł stąd gdziekolwiek iść, chyba że do tej wioski To jest jedyny pomysł, gdzie stąd warto by iść Albo do tego grzyba. No w sumie. Ale nie wystarczy mi kobla, żeby tam dojść. Mam za mało. Więc musi to zaczekać. Ewentualnie pójdziemy sobie do jednej z tych wysp. Albo tam jest jeszcze jakaś blisko wyspa. O, tak. Chodźmy do niej. Tu w ogóle jest coś. Ja to sobie przybliżę Optifine'em, Bo aż nie mogę uwierzyć, co to jest. To jest skrzynia. To jest skrzynia w powietrzu. <laughs> Dobrze miałem przyciśnięty shift. Bo mi się tak ruszyło myszką. Nie to, że myszka się zepsuła, ale mi się tak ruszyło, nią. Nie wiem. Jakieś mam drgawki. Nerwowe. Ur. Kiedy to nagrywam, mam 300 fps'ów Nie wiem czy się tym chwaliłem już, czy nie, ale... No spoko Ja to powinienem nagrywać w 60, i chyba to nagrywam w 60, ale tak jakoś inaczej się to nagrywa, niż ja to nagrywam Mam ustawione nagrywanie na 60 I dobra, już jestem prawie przy tej skrzyni, ale gdzie ja idę? Idę na tamtą wyspę Okej, okay, w sumie spoko w sumie spoko. W niej jest książka i książka i exp do enchantingu. Ej, powinniśmy chyba rozpocząć enchanting w takim razie. Co wy na to? Jakiś diamentowy kill off może sobie zrobimy i go z enchantuje na coś wyjątkowego. Co wy na to? Co wy na to, moi drodzy? Brzmi fajnie, prawda? Ale nie, pierwsze zrobimy sobie jakąś ekspiareczkę Wiecie, takie sprawy Ej, nie wystarczy mi znowu kobla, żeby tam dojść A, Ale kicha Ale wziąłem chyba cały jaki miałem Dobra, wiecie co? Chyba poświęcę trochę drewna, żeby tam dotrzeć Chociaż... Czy to jest coś specjalnego? W tamtej wyspie nie wygląda na nic specjalnego. Okej, okay, wracamy. dostałem skrzynkę. Eee... Wiem, że mamy jeszcze tysiące wysp tutaj do ogarnięcia. Nawet połowy z nich nie ogarnąłem. Zobaczcie, tam jest ta opuszczona kopalnia. To jest to. Jakby ktoś się pytał i był ciekaw, to jest opuszczona kopalnia, gdzie są potwory. I tam na pewno będziemy iść, ale szybko to się rusza. Tam jest. Tam jest jakaś. jakaś postać w szkle. Tutaj w sumie nie wiem, co to jest. Ciekawa rzecz. Zobaczymy. Tam jest koło i diamenty, diamenty, ewidentnie, widać je I tam są emeraldy, to też fajnie widać O, eee... tam jest, tam już byłem, prawda? No nie Nie, ej, byłem tam czy nie? Muszę to zobaczyć, bo tak wygląda z tej perspektywy a tak naprawdę nie wiadomo. Poza tym, no czas już się na odcinek kończy. Trochę, trochę wysp dzisiaj mieliśmy. Na przykład dżunglową. Kurde, jedna wyspa na odcinek to nie wyspa. Squido, musisz się chyba poprawić. Nie wiem, co o tym myślicie? Czy. Prowadzenie serii w taki sposób, że A, budujemy sobie coś i, i gadam do Was, i U, idę na kolejną wyspę, jest ok? Czy nie jest ok? Napiszcie, moi drodzy widzowie, co o tym myślicie, a ja muszę zrobić fajną rzecz niedługo. To znaczy. Potestuję to sobie na trybie kreatywnym wcześniej, żeby nie zrobić fejla Ale. Jeden pomysł mam taki dość ciekawy. Na zrobienie jednej rzeczy. Ale nie będzie to kolejka. To jest bardzo, bardzo smutne. Bo ja tak bardzo chciałem mieć kolejkę. Ale widzę, że no z tym żelazem, który tutaj jest, no to, to ledwie wystarczy na jakieś kilofy i tak dalej. Zróbmy sobie dżunglowe drzewo. Posadźmy. O. Czy ja mam mączkę kostro? Mam cztery sztuki nawet. Spróbujemy. Cztery szanse. Cztery szanse na koniec tego odcinka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Uuu, nie udało się. Dobra, komentujcie, subskrybujcie. Klikajcie magiczny dzwoneczek. Dziękuję, że jesteście. I pozdrawiam Was. Na razie pa. I cześć.